Witajcie kochani, dzień dobry, dzień dobry. Dziś zapraszam Was na projekt Denko. Pokażę Wam kosmetyki, które zużyłam w ostatnim czasie, ale niestety nie będę mogła Wam ich polecić. A dlaczego? Oglądajcie dalszą część dzisiejszego filmu. Zacznę od produktu, w którym pokładałam ogromną nadzieję, że zniweluje mi zmarszczki wokół oczu, że ją tutaj tą okolicę ujędrni, że bardzo dobrze nawilży, że będzie rozświetlona, rozjaśniona. Słyszałam o tym produkcie bardzo dużo pozytywnych opinii i stwierdziłam, że sama go przetestuję. A chodzi oczywiście o płatki pod oczy marki Hydropeptide. Ja te płatki kupiłam na targach Beauty Forum w marcu. Zapłaciłam za nie coś około 170 zł, a w standardowej cenie na stronie marki kupicie je za około 210 zł. Takie jedno opakowanie, kartonik, zawiera 8 saszetek, w których znajdują się dwa płatki. I to jest ogromny plus, takie rozwiązanie, czyli pakowanie płatków w saszetki, które jeszcze dodatkowo są przyklejone do takiej bezbarwnej folii. Przez to też rozwiązanie jest higieniczne i bardzo przyjemne w aplikacji, w użyciu. Ale to będzie tyle, jeśli chodzi o plusy. Płatki powinny dobrze nawilżyć okolice oczu, właśnie też zniwelować te linie mimiczne, zmarszczki, odżywić, nawilżyć, rozjaśnić. Mogłabym tutaj opowiadać i opowiadać, a jedyny efekt, który się pojawia i o którym wspomina producent, to efekt ukojenia i chłodzenia po aplikacji płatków. Poza tym nie ma nic. Tak jak mam skórę suchą przed nałożeniem płatków, tak po ściągnięciu jest dalej sucha. Nie ma rozświetlenia, nie ma nawilżenia, nie ma niwelacji zmarszczek. Jak dla mnie, nie powiem, że jest to bubel, natomiast nie jest to kosmetyk wart swojej ceny. Okej, mamy tutaj 8 kuracji, ale co z tego, że jest 8 kuracji, skoro nie widać żadnych efektów po zastosowaniu tych płatków? A nawet powiem więcej, w drogeriach znajdziecie płatki w cenie około 5 zł, które działają bardzo podobnie, a nawet lepiej. Także dla mnie to jest kosmetyk, którego polecać Wam, preparat, produkt, którego polecać Wam nie będę, bo po prostu nie ma sensu wydawać na niego tak dużych pieniędzy, jak można dostać coś w niższej cenie. Natomiast zaznaczam, będę testować inne kosmetyki marki Hydropeptide, ponieważ też jest cała masa pozytywnych opinii na ich temat i jestem ciekawa, jak się sprawdzą inne. Także ja marki nie skreślam po jednym produkcie. Być może zaczęłam nie od tego produktu, od którego powinnam zacząć, ale na pewno te płatki więcej w mojej pielęgnacji się nie pojawią. Teraz pokażę Wam dwa zużyte opakowania po produktach serii różanej marki Pixi. Dwie tubeczki. Ja o tych kosmetykach wspominałam już na moim Instagramie. Dlaczego? Po pierwsze, marka Pixi już od jakiegoś czasu przysyła mi kosmetyki do testowania i trzeba powiedzieć, że ich paczki PR-owe po prostu są na najwyższym poziomie. Tylko kiedy pojawiają się jakieś nowości, to oczywiście marka wysyła te nowości do blogerek, influencerek, do innych twórców i mamy możliwość przetestowania tych kosmetyków na sobie. Seria różana, bardzo fajna seria i tak jak spodobał mi się tonik różany z tej serii, spodobał mi się tonik Glow, płyn z uszczelniania glow z kwasem glikolowym oraz tonik z retinolem, tak niestety te dwa kosmetyki nie przypadły mi do gustu, a w sumie to nie przypadły mojej cerze do gustu. I zacznę może od kremu ceramidowego, którym z ceramidami różanego, intensywnie nawilżającego i tutaj też miałam okazję stwierdzić, czy rzeczywiście tak mocno jest nawilżający ten krem i jest aż tak bardzo bogaty. Jak tylko zobaczyłam go w przesyłce, to powiedziałam: wow, coś fajnego, mamy ceramidy i mamy też substancje różane z róży, a jak wiecie, róża fantastycznie wpływa, wyciąg z róży fantastycznie wpływa na naszą skórę. No i nałożyłam coś, co przypomina lekko maść, taka mieszanka maści i kremu na skórę, ale po chwili musiałam to z mojej skóry zmyć, bo po pierwsze zapach potwornie intensywny, ale tak nieprzyjemny zapach, który nie ma nic związanego z różą, długo utrzymuje się na skórze, jest, no po prostu jest bardzo intensywny, nie dla mnie, nie dla osoby, która ma cerę wrażliwą, wrażliwe oczy,
bo po nałożeniu tego produktu na moją skórę, mimo tego, że nie nakładałam go wokół oczu, momentalnie oczy zaczęły łzawić, czyli coś już było nie tak. Po około kilku minutach skóra niestety zaczęła też mnie piec. I to też jest kolejny objaw tego, że coś tutaj w tym kremie nie gra. Także złożyłam go na inne partie mojego ciała, bo stwierdziłam, że no dobra, no ma nawilżać, ma fajnie działać, szkoda go wyrzucać. Wypróbuję, bo to jest akurat tubka, która ma 50 ml. Wypróbuję go na inne części mojego ciała, więc smarowałam nim generalnie ręce i tutaj też łokcie. Miał intensywnie nawilżać, nie nawilżał wcale i było to widać po skórze. W miarę szybko się wchłaniał, ale ten zapach był naprawdę bardzo intensywny, dlatego mówię, że długo utrzymywał się na skórze, bo nawet jak wieczorem założyłam sobie piżamkę, to ja wyobraźcie sobie cały czas czułam po prostu ten zapach. Także krem ceramidami tego produktu polecić Wam nie mogę. I druga tubka to jest Rose Flesh Balm. To jest taki produkt, który ma być połączeniem 3 w 1. Kremu nawilżającego, primera i maski. I też niestety ten kosmetyk się u mnie nie spisał. Co prawda jego zapach już jest zdecydowanie lepszy, taki bardziej różany niż w przypadku tej wcześniejszej tubki. Ale on tak naprawdę w ogóle nie nawilżał mojej skóry. Być może sprawdzi się w przypadku cery tłustej. Być może. Ja mam cerę mieszaną i na policzkach suchą. Nie robił nic. Spróbowałam go na zasadzie takiej, że użyłam go samego rana przed makijażem. Ten balsam szybko się wchłonął i miałam nawet takie odczucie, że skóra jest dosyć mocno napięta. Ściągnięta, nie ujędrniona, tylko właśnie tak ściągnięta. Spróbowałam go jako maseczkę, też się nie sprawdził, także stwierdziłam, że dobra, ok, wykorzystam go podobnie jak tamtą wcześniejszą tubkę, czyli ten krem z ceramidami, wykorzystam go na moje ciało i smarowałam sobie nim nogi, nawilżał powiedzmy na krótką chwilę, ale zużyłam. Także tak jak mówię, jeśli chodzi o te dwa produkty z serii różanej, to ich polecić Wam nie mogę. Natomiast marka ma w ofercie inne świetne kosmetyki, którym warto się przyjrzeć. I może za jakiś czas nawet zrobię dla Was taki zbiorczy film, jeśli chodzi o Pixi. I tam opowiem Wam o moich perełkach. Jeszcze jeden kosmetyk, który na samym początku miałam wrażenie, że całkiem dobrze się sprawdza, ale po takim codziennym stosowaniu, po jakichś 2 tygodniach, już nie było tak dobrze. A mowa tutaj o lotionie Aqua Infini od marki Galenic. To ma być lotion, który ma nawilżać, który ma przygotowywać skórę na przyjęcie innych substancji aktywnych. Taki różowy, dosyć gęsty. Bardzo szybko skojarzyłam go z podobnym produktem od marki Lancome. Też takim właśnie różowym, o podobnej konsystencji, który fantastycznie się u mnie sprawdzał, ale no wiadomo, Galenic jest zdecydowanie tańszą marką niż Lancome. I myślałam sobie, że to będzie fajne rozwiązanie, właśnie taki tańszy zamiennik. I na początku rzeczywiście było fajnie, bo po takim demakijażu standardowym, umyciu mojej twarzy, umyciu w tym drugim kroku, oczyszczeniu dogłębnym, wylewałam odrobinę tego płynu na wacik i przecierałam nim skórę. I rzeczywiście nie pojawił się taki efekt ściągnięcia, nie było mowy o żadnym przesuszeniu, wręcz przeciwnie. Skóra na początku była fajnie nawilżona, złagodzona, bardzo przyjemna w dotyku, ale po pewnym czasie moja skóra zaczęła reagować alergicznie na ten kosmetyk i za każdym razem, kiedy nakładałam go po myciu skóry, a zaznaczam tutaj produkty, które używałam we wcześniejszych krokach, używałam przez cały czas te same, więc nie było tutaj żadnej zmiany. Po prostu zaczęłam aplikować ten lotion na moją skórę i momentalnie skóra zaczynała robić się czerwona, podrażniona tutaj w okolicy oczu, przy nosie, troszkę na policzkach i w okolicy ust. Coś musiało się stać z tym produktem na mojej skórze, że ona go już tak nie przyjmowała dobrze.
nie wiem, czy po prostu skóra uwrażliwiła się na jakąś substancję, a substancję, która znajduje się w tym płynie. Być może tak jest, dlatego to jest kosmetyk, który z jednej strony mogłabym polecić osobom, które mają skórę suchą i potrzebują takiego toniku, który będzie dodatkowo fajnie nawilżał, ale z drugiej strony, uwaga, bo nie wiem, jak zareaguje na ten produkt skóra alergiczna. Więc tak i nie, ale raczej do tego produktu już nie wrócę. Dwa kosmetyki jednej marki i dwa kosmetyki do makijażu. Chodzi mi tutaj o markę Eveline i mam tutaj korektor i mam tutaj puder. I może zacznę od korektora, bo o tym powiem szybko i zwięźle. Korektor, który ma kamuflować, dobrze kryć i rozświetlać. Dwa w jednym, kryjąco-rozświetlający, z całkiem fajnym aplikatorem, bardzo przyjemnym. Kolor najjaśniejszy z tego, co pamiętam, 04 Light. Nie wiem, czy to jest najjaśniejszy, jeśli chodzi o numerację, ale wydaje mi się, że wzięłam najjaśniejszy. Natomiast po nałożeniu na skórę ten korektor znika. Jak? Nie wiem, po prostu go na tej skórze nie ma. Oczywiście jest taka powłoka preparatu, który nakładamy, czyli czujecie, że jest jakieś delikatne nawilżenie, ale nie ma krycia, nie ma rozświetlenia, nie ma absolutnie nic. I ja nie jestem osobą, która posiada mocno zasinioną okolicę, którą trzeba dobrze przykryć korektorem, jeszcze tam mocno przypudrować, bardzo mocno rozjaśnić. Nie, ale ten korektor... No nic, no po prostu nie robi absolutnie nic. I uzupełnieniem okolicy tutaj makijażu, okolicy oka miał być ten oto puder HD. Ja uwielbiam pudry HD, ponieważ one mają fantastyczną konsystencję. Ten puder jest tak drobno zmielony, że on nawet, macie wrażenie, że to nawet nie jest puder, tylko taki bardzo delikatny pyłek, który po nałożeniu właśnie w okolicy oka ma dawać nam efekt odbicia światła, rozświetlenia tej okolicy, ale też mają przepięknie wygładzić, czyli mamy mieć tutaj coś na zasadzie Photoshopa. Czy tak dzieje się w przypadku tego pudru? Nie. To też ma działać na zasadzie Full HD, ma fiksować nasz makijaż, czyli go scalać, ma też matowić skórę. Ja nie używałam go absolutnie na skórę całej twarzy, tylko w okolice oczu. I od razu po pierwszej aplikacji zauważyłam, że coś jest nie tak. Konsystencja nie jest już taka jak w przypadku pudrów właśnie HD, które do tej pory stosowałam. Jest bardziej, bym powiedziała, taka mokra i przypomina standardowy puder sypki. Oczywiście preparat jest biały, czyli ma właśnie tutaj rozświetlać tę okolicę, ale to nie jest kosmetyk dla kobiet po 30 roku życia, czy też dla takich kobiet, które już mają pierwsze zmarszczki. Bo tak jak zazwyczaj pudry HD rozjaśniają okolice oczu i przepięknie ją wygładzają, w ogóle ich nie czujecie na skórze, to tak niestety ten będziecie czuć, będzie wchodził w zmarszczki i nie będzie długo na tej skórze się utrzymywał. A już w ogóle połączenie tego pudru z tym korektorem, który mam przed chwilą pokazałam, to jest katastrofa. Myślałam, że znajdę odpowiednik, tani odpowiednik dla wcześniejszych pudrów HD, które stosowałam. I właśnie pierwsza marka, po którą chwyciłam, była Eveline. A mam dobre wspomnienia, jeśli chodzi o markę, bo swego czasu korzystałam z wielu kosmetyków, co prawda nie do makijażu, tylko bardziej pielęgnacyjnych. No i pomyślałam, że mówię, dobra, okej, może wypróbuję rzeczywiście ten puder, może będzie coś fajnego, ale u mnie on się nie sprawdził. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam jeszcze jeden kosmetyk, który co prawda nie jest zdenkowany, ale tak naprawdę nie wiem, co mam z nim zrobić i chyba go komuś oddam. Kupiłam w Sephorze błyszczyk. Błyszczyk z serii Holo, Holographic Effect, i też o tym błyszczyku opowiadałam Wam już na moim Instagramie. On wygląda przepięknie, zwłaszcza kiedy sobie testowałam błyszczyk w Sephorze, czy też nakładam go sobie na dłoń i widzę, że jest efekt przepiękny, taki lekko różowy, fajnie odbija światło, tych drobinek praktycznie w ogóle nie ma i zakochałam się w tym błyszczyku. Niestety po przyjściu do domu
A w sumie to następnego dnia, kiedy stwierdziłam, że zrobię sobie makijaż i nałożę sobie ten błyszczyk na całe moje usta. Jak go nałożyłam, to spojrzałam w lustro, to stwierdziłam, że chyba jestem za stara na takie eksperymenty. Moje usta wyglądały trupio, wyglądały naprawdę źle. I może to jest efekt tego, że połączenie takiego błyszczyka powinno się jakoś komponować z odcieniem skóry, albo też trzeba zrobić jakiś fajny graficzny makijaż. Nie wiem, ja nie jestem ekspertem od makijażu, a też wiecie, że nie robię nie wiadomo jak mocnego makijażu oka. Ale nie, no nie. No nie ten wiek, nie ten efekt. Kombinowałam, czy na przykład nałożyć pomadkę i tam gdzieś odrobinę ten błyszczyk jeszcze na te moje usta, gdzieś tam kropeczkę i tak dalej. No nie, tak jak zakochałam się w błyszczykach holograficznych od marki Colistar i już wam o nich wspominałam, tak ten błyszczyk, może to jest fajne rozwiązanie dla młodych dziewczyn, dla dziewczyn po 30 nie, także widzicie, nie wiem co z nim zrobię, może go komuś oddam, może jakiejś mojej młodszej koleżance, ale na pewno nie będę go wam polecać. Dobrze kochani, to będzie tyle jeżeli chodzi o najnowsze Denko, najnowszy projekt Denko i zużyte w ostatnim czasie w większości kosmetyki makijażowe i kosmetyki pielęgnacyjne, których polecić wam nie za bardzo mogę. One u mnie się nie sprawdziły, ale to nie oznacza, że u was też się nie sprawdzą. Zawsze bierzcie na to poprawkę. Bo może być tak, że moja skóra po prostu pewnych substancji aktywnych czy jakiś tam domieszek czegoś nie lubi, ale u was może kochać i te preparaty mogą być dla was świetnym rozwiązaniem. Wy bardzo często pytacie mnie, co sądzę na temat danego kosmetyku, co sądzę na temat jakiegoś tam kosmetyku. I jeśli się on u mnie nie sprawdza, to będę wam o tym opowiadać. A jeśli będzie się sprawdzał, to na pewno znajdzie się w ulubieńcach miesiąca, czyli najlepszych kosmetykach danego miesiąca. Na podsumowanie dodam tylko tyle, że bardzo wam dziękuję za uwagę. Jestem ciekawa, czy znacie te kosmetyki, które wam dzisiaj pokazałam. Jeśli tak, to co wy o nich sądzicie, jak się u was sprawdzają albo się sprawdzały, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!